Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Nazywam się Karina Wandolszowska, jestem koordynatorką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Będę miała wielką przyjemność i zaszczyt poprowadzić dyskusję dotyczącą dyplomacji historycznej, jakby wyzwań i szans, które stoją przed tą specyficzną, ale bardzo ważną formą dyplomacji. Chciałabym powitać moich i Państwa dzisiejszych gości, szefa służby zagranicznej profesora Katego Żygockiego, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Mateusza Szpytnę, ambasador Marzenę Andrzejczyk i Adamczyk, przepraszam, i ambasadora profesora Piotra Wilczka. Witam serdecznie. Ja chciałabym zadać pytania dotyczące właśnie tej dyplomacji historycznej, z którą mamy tyle różnych problemów, która jest też tak bardzo ważna, o której tak często mało wiemy. Chciałabym zacząć od pana ministra i zapytać się o to, jaką rolę pełni tak w ogóle historia w stosunkach międzynarodowych? Takie pierwsze ogólne pytanie, bo można odnieść wrażenie, że sam jest ona instrumentalizowana przez wiele państw, wykorzystywana do swoich celów, ale jak można się przed tym bronić, żeby właśnie ta historia z jednej strony dalej przyświecała jej prawda historyczna, a z drugiej strony też pokazywała dany kraj od tych jej najbardziej jasnych i tych elementów, którymi się powinniśmy szczycić. Więc jaka jest rola historii? Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tej niezwykle ciekawej debaty w tygodniu, w którym świętujemy Dzień Służby Zagranicznej, więc to jest szczególny taki moment, kiedy możemy pochylić się nad dyplomacją i porozmawiać troszeczkę właśnie o kulisach dyplomacji, o tych rzeczach, których na co dzień często nie dostrzegamy, bo większość pracy dyplomatów to jest praca w cieniu, gdzieś w ukryciu, nie, taka, którą się nie do końca możemy pochwalić, ale promocja historii jest jednym z tych elementów, które widać i które przynoszą spodziewane skutki, chociaż wydawałoby się, że te dwa pojęcia dyplomacja i historia się wykluczają, to znaczy z jednej strony historia dotyczy przeszłości, z drugiej strony dyplomacja zajmuje się sprawami bieżącymi, teraźniejszością, ale tak naprawdę także przyszłością. Więc w jakim sensie dyplomacja historyczna odgrywa rolę? No tak naprawdę wszyscy uprawiają dyplomację historyczną. Wszystkie państwa wybierają z przeszłości ważne elementy, które pomagają im realizować cele współczesne. I to nie ma w tym nic dziwnego. Z trzech tak naprawdę powodów. Po pierwsze, akurat w polskim przypadku największym naszym problemem, z jakim spotykamy się po 1989 roku, jest brak wiedzy o Polsce. Jest ignorancja wielu naszych partnerów zagranicznych. I to jest jak gdyby ten główny problem. Dlatego od 30 lat, a mam wrażenie, że od kilku lat w sposób taki może bardziej zdecydowany, staramy się rozpowszechniać wiedzę o polskiej historii, wiedzę o Polsce także współczesnej, ale w tym właśnie ta wiedza historyczna odgrywa istotną rolę. Drugi element to jest tak naprawdę sięgnięcie po klasyczną definicję sprawiedliwości, czyli oddać każdemu to, co mu się należy. Z powodu komunizmu, II wojny światowej, wiele elementów naszej historii nie była wystarczająco badana czy rozpowszechniana. I sam fakt, że te odkrycia, którymi może się poszczycić czy IPN, czy nasi dyplomaci na placówkach, chociażby jeżeli chodzi o zaangażowanie polskiego rządu na uchodźstwie, polskich dyplomatów w ratowanie Żydów, to są tematy, które jeszcze wymagają badania i naukowego opracowywania, ale takich tematów jest całkiem sporo. I chociażby z tego powodu powinniśmy się tym zajmować. No i wreszcie trzeci element. To jest tak naprawdę, jak mieliśmy w Wielkiej Brytanii możliwość organizowania festiwalu Szekspir i Polska, w którym głównym bohaterem był Wyspiański i Kochanowski, to między innymi padła dyskusja o to, kiedy ukazał się przekład Hamleta na język polski. I wówczas profesor Limon powiedział, no ale który przekład? Mamy ich 25
co najmniej. W związku z tym tak naprawdę każde pokolenie ma swój przekład Szekspira i co więcej, te przekłady Szekspira, te przekłady Hamleta na język polski mówią tyleż samo o samym oryginale, co o recepcji Polski, o polskiej historii, o polskim doświadczeniu pokoleniowym. I trochę w tym sensie też jest tak, że każde pokolenie ma swoje spojrzenie na historię, ma prawo po swojemu odczytywać przeszłość, ma prawo czerpać z przeszłości inspiracje z tych elementów, które są szczególnie aktualne w danym momencie. No i tu dochodzimy do dyplomacji, żeby nie mówić zbyt długo, to ostatnie zdanie. To jest zupełnie oczywiste, że jeżeli łączą nas z jakimś krajem szczególne relacje, ważne wydarzenia historyczne, no to zachowywalibyśmy się bardzo nieodpowiedzialnie, nie korzystając z tych nawiązań, nie przypominając o tych ważnych wydarzeniach, bo one budują, pomagają budować zaufanie, pomagają wzajemnie poznawać się właśnie poprzez te wydarzenia historyczne. To jest trochę tak, jak będąc w Wielkiej Brytanii, nie staralibyśmy się przypominać o naszej wspólnej walce w II wojnie światowej, nie staralibyśmy się przypominać o obecności Polaków w Wielkiej Brytanii i to z całą pewnością akurat, jeżeli chodzi o brytyjski przykład, bardzo ładnie zaczęło działać w ostatnich latach i rzeczywiście coraz więcej Brytyjczyków jest zafascynowanych polską historią, a to przekłada się także na nasze bardzo bliskie relacje polityczne, ekonomiczne czy w dziedzinie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, chciałabym zapytać, jaką swoją rolę widzi Instytut Pamięci Narodowej jakby w promowaniu tej polskiej historii za granicą? Wiem, że jest projekt Szlak Nadziei, którym można się pochwalić. Wiem też, że jest dużo jakby innych skierowanych akcji, projektów, które mają jakby trafić za granicę. Czy choćby takie, które zaczynają promować polską historię w Polsce? Ja tutaj może wspomnę o czymś, co się dzieje w tym roku i w czym biorę udział jako gospodarz, czyli o cyklu, jak Polacy tworzyli naukę właśnie tutaj przy stanku historia, czyli czymś z jednej strony Polakom pokazuje, jaki wkład mają Polacy w tworzenie nauki w bardzo wielu dziedzinach, a z drugiej strony jakby to też potem może wyjść poza nasze granice, jakby sami możemy być ambasadorami. Więc tutaj widzimy, że tych projektów jest dużo i są one jakby bardzo różnorodne. Właśnie chciałam się zapytać pana prezesa, jak widzi swoją rolę IPN i jakby gdzie tu jeszcze chce trafiać? Bo ja pewnie wymieniłam tylko tych parę takich najbardziej sztandarowych jak Szlak Nadziei, a pewnie ich jest dużo więcej. Więc jak to wygląda? Więc szanowni państwo, mimo że geneza Instytutu Pamięci Narodowej tkwiła w chęci poznania systemu komunistycznego i była takim impulsem, który wypływał, aby badać to, co tutaj się działo na terenie Polski, to szybko się okazało, że także Instytut Pamięci Narodowej jest niezbędny przy odkrywaniu, przy przypominaniu historii, która powinna być interesująca nie tylko dla Polski, ale także i dla świata. Także często też okazało się, że jesteśmy potrzebni naszej dyplomacji w pewnych działaniach. I choć na początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej działo się to w niewielkim zakresie, to zwłaszcza od momentu, kiedy II wojna światowa zaczęła być takim tematem wiodącym w dyskursie publicznym, historycznym za granicą, no to tutaj rola naszej instytucji musiała wzrosnąć. No, powiedział, że przez te 20 lat udało się nam opublikować około 100 pozycji w językach zagranicznych, ale to wszystko cały czas było mało, mimo tych aktywności, które się toczyły, to te oczekiwania są coraz większe i to jest całkiem zrozumiałe. Na przykład takim wielkim, myślę, sprawą, którą w ostatnich kilku latach żeśmy pokazali w świecie, to jest film Paszporty Paragwaju, który opowiada o akcji naszej dyplomacji, a szczególnie grupy Aleksandra Ładosia w pomocy Żydom i tutaj z panami ambasadorami obecnymi, żeśmy tutaj współpracowali, nawet osobiście byłem w Waszyngtonie na projekcji tej
tego filmu. Natomiast teraz myślimy też o trochę o nowym otwarciu. I tak jak pani redaktor wspomniała o tym projekcie Szlaki Nadziei Odyseja Wolności, to jest jakby bardzo duży projekt taki naukowo-edukacyjny, pokazujący wkład Polaków w II wojnę światową, chodzi o wkład wojskowy, zwłaszcza armii generała Andersa czy generała Maczka. I jakby jego intencją jest to, aby wciągnąć w to te wszystkie kraje, przez które przeszły ci żołnierze, te armie. I on będzie miał swoje różne jakby części i na terenie Iranu, i Uzbekistanu, i w Izraelu, i we Włoszech, i w wielu innych krajach Azji, też Azji Środkowej. Planujemy na przykład łącznie gdzieś około w 50 krajach nawet pokazać ten wkład, bo to jest tak, szanowni państwo, teraz może troszkę przejdę do ogółu, że no, historia Polski jest taka, że nie trzeba tak jak w przypadku innych krajów, nie trzeba jej fałszować, żeby się nią chwalić. To jest tak, że jest tak wiele tych historii z ostatnich wieków i II wojny światowej, no, które pokazują wkład Polaków w rozbicie III Rzeszy. Pokazują to, że Polska od pierwszych sekund wojny zawsze stała po właściwej stronie. Jest tylko umiejętność, jak dotrzeć z tym przekazem do odbiorców. I tu jest zawsze właśnie w tym problem. Tu jakby jest wiele konferencji, wiele spotkań, dyskusji, jak to zrobić, żeby ten przekaz był jak najbardziej skuteczny. I tutaj nie ma całkowicie takiej recepty, która by wszystko, na wszystko była dobra, ale może też i ten sposób, jaki teraz będzie zaaplikowany, czyli dotarcie do ludzi, do tych społeczeństw z tą taką podstawową wiedzą o Polsce, czym Polska i Polacy byli w czasie II wojny światowej, poprzez właśnie pokazanie, co się działo na ich terenie, może będzie też tym sposobem bardziej skutecznym. Ja też chciałem powiedzieć, że bardzo chciał uczestniczyć w tym panelu sam prezes Karol Nawrocki, ale to też jest taki, pokazuje, że jak IPN przykłada rolę do spraw zagranicznych, że akurat dzisiaj pan prezes jest w Wielkiej Brytanii, w Szkocji i właśnie spotyka się w sprawie tego Szlaku Nadziei, drugi korpus, a drugi pan prezes, wiceprezes Karol Polojowski jest we Francji na konferencji naukowej, która mówi o wkładzie Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w latach II wojny światowej, więc staramy się na różne sposoby wspierać też i państwa, mówię tutaj o dyplomacji, no i staramy się tą naszą narrację, która uważamy za całkowicie prawdziwą, propagować na różne sposoby. Dziękuję bardzo. Ja właśnie trochę o tym, jak by trafić. Pani ambasador, chciałam się zapytać, jak ważne jest nakierowanie jakby określonych tematów, czy określonych treści do określonej grupy odbiorców, jakby z pani doświadczenia też dyplomatycznego. Jak ważne jest to, żeby jakby, oczywiście są treści, które są wspólne, jakby warto promować je wszędzie, ale żeby jednak wybrać odpowiednie treści, na przykład do Hiszpanów, inne do Brytyjczyków, czy to ma jakieś przełożenie, czy to lepiej trafia? Jak to wygląda z pani doświadczenia? Przede wszystkim, proszę państwa, chciałabym nawiązać do słów pana prezesa, który mówił właśnie, jak trafić. I sądzę, że podstawowym błędem, jaki popełniamy, i to od czasu, kiedy pożegnaliśmy się z poprzednim ustrojem, jest brak
jednolitego, spójnego programu promocji kraju. Dlatego, że my mamy dyplomację historyczną, dyplomację kulturalną, dyplomację taką, śmaką, owaką i jakieś tam fundusze, w sumie niemałe, przeznaczone na promocję, ale one są rozrzucone, rozczłonkowane. Natomiast brakuje nam promocji kraju takiej, która dotarłaby do odbiorcy, dość uniwersalnej. Wykreowania, nie tyle wykreowania, ile przywołania pamięci takich postaci, które niekoniecznie musiałyby się kojarzyć wyłącznie z martyrologią. Myślę w tej chwili o postaci, która jest wymarzona, czyli o Janie III Sobieskim. Człowiek, który symbolizuje wszystko, co może być radosne, wesołe, szlachciura, zabijaka, zwycięzca, autor romantycznych listów, nie da się ukryć, lubiący zjeść, lubiący wypić. No, proszę spojrzeć, drodzy Państwo, ile my mamy w Polsce zajazdów napoleońskich, czyli miejsc, gdzie Napoleon miał być, ale nie dotarł, miał zamiar, ale potem zamiar zmienił, no a być może tu był. Czy mamy zajazdy pod hasłem Sobieski Marysieńka? Nie, nie ma tego. Francuzom udało się, nie da się ukryć w opinii wielu historyków, rzeźnika, wykreować postać, która jest wabikiem i jest jednym z symboli Francji i nikt mu nie pamięta rzezi, nikt mu nie pamięta niczego. Natomiast my mamy gotowy materiał w postaci Sobieskiego. Mamy gotowy materiał w postaci skłodowskiej Curie, którą oddaliśmy Francuzom i 150. rocznica urodzin naszej najwybitniejszej na świecie absolutnie noblistki przeszła niezauważona. Natomiast właśnie brakuje nam takiego programu promocji profesjonalnego, który pokazałby Polskę nie tylko od strony, oczywiście jesteśmy w IPN-ie, wobec czego zakres tematyczny jest bardzo konkretny, natomiast ja bym chciała zobaczyć program, który pozwoli pokazać Polskę taką naprawdę, jaką ona jest. Nie tylko od strony bohaterstwa wojennego, bo to jest rzecz, którą oczywiście najpierw musimy porządnie pokazać w naszych szkołach. Bo historii uczymy, no tak sobie uczymy. Zawsze na współczesność brakuje czasu, więc o Mieszku I młodzi ludzie wiedzą bardzo dużo. Natomiast o II wojnie światowej niekoniecznie, a już tak o tym, co się działo po wojnie, to już zupełnie malusieńko. Więc, czyli to jest temat do odrobienia w domu i temat do odrobienia na zewnątrz. Porządny, solidny program zrobiony przez profesjonalistów. Na to są pieniądze, bo każda gmina ma u nas pieniądze na promocję. Jak one są wydatkowane, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Natomiast promocja kraju na zewnątrz to jest rzecz niesłychanie istotna. A teraz wracając do Pani pytania. Oczywiście tematy wspólne to jest to, co tygrysy lubią najbardziej, bo to się najłatwiej sprzedaje i kiedy udało mi się zupełnie przypadkiem, naprawdę to jest, ta historia jest dowodem na to, że przypadek nie istnieje. Kiedy przyjechałam do Madrytu, zrezygnowałam z poprzedniego lokum i już w Warszawie znalazłam sobie po prostu mieszkanie w centrum miasta. Mieszkanie, którego nie chciano mi z jakichś tam powodów wynająć, dopóki nie dowiedzieli się właściciele, że jestem ambasadorką Polski. I co się zaczęło? Ależ naturalnie, ależ już, ależ natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że w latach hiszpańskiej wojny domowej 36-39 okazało się, że właśnie w domu, w którym mieści się to mieszkanie, ambasada polska, która zachowywała się doskonale, genialnie, wspaniale, założyła dom polski, gdzie mogli się chronić wszyscy ludzie, których życie było zagrożone, którzy czuli się w jakikolwiek sposób w niebezpieczeństwie, którym to niebezpieczeństwo groziło. I właśnie przez przypadek okazało się, że ja tam wynajęłam mieszkanie. Więc skończyło się to nagłośnieniem tej historii w prasie, tablicą pamiątkową, którą burmistrz z ochotą wmurował i zaczęłam szukać, znalazłam ludzi, którzy jako dzieci tam się schronili. No, udało się w ten sposób kilkaset żyć uratować.
Wspaniały plus dla naszej dyplomacji. Natomiast również chodzi o to, żebyśmy znaleźli tematy, które będą się pokrywały z tematami, które są modne w danym kraju. W Hiszpanii modne są kobiety. Wobec tego pokazanie Polek w historii, niech to będzie Święta Faustyna, a niech to będzie Krystyna Skarbek, cudownie, Krystyna Skarbek jest wspaniałym materiałem na promocję polskiej kobiety, która wszystko może i która wszystko potrafi. Wanda Rutkiewicz i tak dalej, i tak dalej. No katalog mamy nieprawdopodobnie duży, więc naturalnie wykorzystanie tego tak, żeby pokazać również kraj, z którego te kobiety pochodziły i umieścić to w programie promocji Polski, zapytam w języku obcym, why not, prawda? Bardzo by to było pożądane i naprawdę czekam z niecierpliwością, aż profesjonaliści od promocji skonstruują taki program, bo my na dobrą sprawę nie wiemy, jaki kraj chcemy promować. Wiemy, co w Polsce lubimy, ale nie wiemy, jaki kraj chcemy promować na zewnątrz. Dziękuję. Ja znam kraj, który świetnie nam pamięta Jana III Sobieskiego, to jest Turcja. Oni to przy każdej okazji wypominają Wiedeń, Turcję, Sobieskiego i po co nam to było. Panie ambasadorze, chciałabym teraz z pana jakby doświadczenia dyplomatycznego zapytać, czy dyplomacja historyczna jest ważna w prowadzeniu jakby dyplomacji i kto ją prowadzi najsprawniej? No bo pan ambasador był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, więc tam wydaje się, że wszyscy chcą przemówić, powiedzieć coś dobrego na temat swojego kraju, więc komu to tak najbardziej wychodziło? To bardzo trudne pytanie, a postaram się krótko odpowiedzieć. Przede wszystkim dyplomacja historyczna jest dlatego ważna, żeby o Polsce przestaną mówić młoda demokracja, bo często się mówi o Polsce, a wy jesteście młodą demokracją, wy właściwie istniejecie od 30 lat i tak dalej. To z tym się spotykamy wszyscy, że to takie młode państwo do Unii Europejskiej wstąpiło w 2004 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc powinniśmy pokazać, że jesteśmy starą demokracją, która ma tradycje bardzo długie i to bardzo na różne bardzo sposoby można robić. Można wydać książki, również traktaty polityczne staropolskie o doskonałym senatorze Goślickiego, co zrobiono w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu. Ale można też pokazać, i to najlepiej się robi pokazując to na wspólnych przykładach. Czyli w Stanach Zjednoczonych oczywiście mamy przede wszystkim Kościuszkę. Ale Kościuszkę, który jest absolutnie nieprzereklamowany, znaczy można go reklamować cały czas, a Kościuszko jest obecny wszędzie. Jest mnóstwo pomników Kościuszki, jest mnóstwo miejsc, które mają nazwę Kościuszko, prawda, zarówno miast, jak i miasteczek, jak i ulic. I to jest bohater, który symbolizuje wszystko to, co najlepsze. I co więcej, można wykorzystywać go również w ten sposób, że jest bohaterem więcej niż jednego narodu. Dla mnie najbardziej sympatyczną uroczystością związaną z Kościuszką, który ma pomnik na Lafayette Square, czyli w bardzo prestiżowym miejscu Waszyngtonu koło Białego Domu, było kiedy składałem kwiaty pod tym pomnikiem razem ze Swietlaną Cichanouską, panią ambasador Litwy i panią ambasador amerykańską na Białorusi, prawda? Czyli to pokazywało, że Kościuszko jest symbolem walki o wolność i jest tym bohaterem, który łączy w ten szczególny sposób te wszystkie narody. Zresztą uroczystości ku czci Kościuszki organizowaliśmy w tym samym miejscu co roku z udziałem ambasady Litwy. Także bardzo na tym zależało naszym litewskim przyjaciołom, a my nie mieliśmy nic przeciwko temu, żeby te tradycje dawnej Rzeczypospolitej pokazywać. I to nazwisko jest pewnym magnesem i właśnie pozwala przypomnieć Amerykanom, że po pierwsze Rzeczpospolita i Polska, no to są bardzo dawne dzieje. Przy okazji można pokazać, jaki to wtedy był kraj, jakie wartości wyznawał Kościuszko, dlaczego był przyjacielem Thomasa Jeffersona. I to robi zawsze duże wrażenie. No drugą taką osobą jest oczywiście Kazimierz Pułaski. Także to przede wszystkim dla mnie, również jako historyka dawnej kultury, jest zawsze wielka przyjemność pokazywać, że Polska
była demokracją i to bardzo, bardzo ważną i bardzo ważnym krajem w Europie od bardzo dawna i ma bardzo długie tradycje. Stąd też no, w tym sensie dyplomacja historyczna, nawet dotycząca czasów, które wydają się już no, mniej ciekawe, mniej odnoszące się do współczesności, jest niezwykle ważna, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wojna o niepodległość, w ogóle koniec XVIII wieku, to jest w ogóle kluczowy moment powstawania państwa i pokazywanie, że my przyczyniliśmy się do tego jest bardzo ważne. Drugim takim miejscem obok Placu Lafayette jest Akademia Wojskowa West Point, gdzie kluczową rolę w zbudowaniu w ogóle tego obiektu jako inżynier odegrał właśnie Tadeusz Kościuszko. Jest tam pomnik Tadeusza Kościuszki. Także takie postaci są niezwykle ważne i wciąż można to eksploatować na bardzo różne sposoby, organizując na przykład konkursy dotyczące tego, gdzie w twojej okolicy jest miejsce pod nazwą Kościuszko. I oczywiście czasami również wpisuje się historia Kościuszki w różne trendy bardzo współczesne, na przykład przyjacielem, współpracownikiem bliskim Kościuszki był Agrippa Hall, który był czarny, prawda, nie był niewolnikiem, był człowiekiem wolnym, ale był czarny i to oczywiście, jak wiemy z różnych powodów, odgrywa bardzo ważną rolę. Również to, że Kościuszko zapisał w swoim testamencie, ten zapis testamentowy, który miał służyć wyzwoleniu niewolników, do czego nie doszło. Zresztą zawsze można wypomnieć, że to Jefferson tego testamentu nie wykonał, co też robi bardzo dobre wrażenie. Także to poprzez rolę właśnie wojny o niepodległość, ta historia jest niezwykle nośna i tak samo ją warto wykorzystywać, jak i inne. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to powiem to na przykładzie Muzeum Ofiar Komunizmu, Victims of Communism w Waszyngtonie, że bardzo jest ważne, abyśmy z tą opowieścią o Polsce wchodzili do instytucji w danych krajach, żeby to nie były takie oderwane od tamtejszego życia kulturalnego czy od tamtejszej działalności instytucjonalnej wydarzenia, tylko żeby one były, zawsze wpisywały się w działalność instytucji. Zarówno mówimy tutaj o różnych koncertach czy wystawach, ale również o opowiadaniu historii. I jeżeli to muzeum, mam nadzieję, wkrótce otworzy swoje podwoje i jeżeli tam dzięki współpracy z Polską, również z IPN-em, będzie wystawa poświęcona na przykład Bitwie Warszawskiej, poświęcona Solidarności, to jest niezwykle ważne, że w instytucji amerykańskiej promujemy te właśnie naszą historię. A kto to robi najlepiej jeszcze? Proszę? Kto to robi najlepiej z tych wszystkich państw? Kto to robi najlepiej tak, z wszystkich państw? Które państwo? Poza Polską. Tak, poza Polską, no oczywiście, jakby tutaj nie ma wątpliwości. To znaczy, powiem inaczej, znaczy państwa wręcz konkurują ze sobą czasami w tym, kto potrafi najlepiej promować swoją historię. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy mogli z państwami współpracować. Dlatego wymieniłem ten przykład Litwy. Również mamy takie smutne rocznice, jak na przykład rocznicę wyzwolenia Auschwitz, gdzie na przykład bardzo dobrze współpracowaliśmy z ambasadą niemiecką, ponieważ no to jest z różnych względów część naszej wspólnej historii, jeśli tak można powiedzieć. I to jest bardzo ważne, żebyśmy prawdę o tych wydarzeniach opowiadali z różnych perspektyw. Także różne państwa robią to różnie, w zależności od tego, czy mają spójny program promocji, o czym mówiła pani ambasador, jakie mają środki, jakie mają fundusze. Ale wydaje mi się, że podobnie jak było zresztą z obchodami poświęconymi Marii Curie-Skłodowskiej, robiliśmy to w Waszyngtonie wspólnie z Francuzami, nie było innego wyjścia, ale nasza rola tam była, myślę, bardzo znacząca i trzeba było to robić z nimi, bo to też element wspólnej historii, którą promujemy. Dziękuję bardzo. No tutaj już ta agenda padła parę razy, więc panie ministrze, pozwolę sobie zapytać. W jaki sposób Polska powinna prowadzić swoją politykę historyczną? Co powinna jakby zmienić, na co położyć jakby większy nacisk?
Jak to mogłoby wyglądać, w sensie jakby taka, czy jest ta spójna agenda, czy może będzie? I co może zrobić każdy obywatel? Bo jakby to jest rzecz, którą też, o której ja myślę, że często się zapomina, że taką swoją cegiełkę właśnie do tego, że promować polską historię za granicą. Wiadomo, że to nie jest jakby tutaj dyplomacja historyczna, ale promowanie tego, co w Polsce jest najlepsze, to też jest zadanie dla każdego z nas. W sensie tutaj można dzielić się różnymi treściami znajomymi. Więc co może zrobić taki każdy obywatel do tego, żeby to promować Polskę? Ja muszę powiedzieć, że to jest pytanie, które jest bardzo bliskie mojemu sercu i sposobu postrzegania tych spraw, bo oczywiście wszystkim nam by się marzyła najbardziej spójna polska dyplomacja historyczna, spójna narracja, ale no, jestem tutaj pesymistą. Nie będziemy czegoś takiego mieli. Więc to znaczy w państwach autorytarnych tak, jest to do wyobrażenia. Natomiast w państwach demokratycznych jeszcze z tak bardzo, bym powiedział, żywotną demokracją, z tak wieloma różnymi indywidualnościami, tak wieloma organizacjami i w Polsce istniejącymi i instytucjami i za granicą. Wiadomo, nasza emigracja słynie z tego, że jest bardzo wiele różnorodnych organizacji. Te działania siłą rzeczy będą niezwykle różnorodne. Czasami będą się nawzajem, będą konkurować ze sobą. I ja bym powiedział tak, znaczy jeżeli jest tak, jak mówię, no to musimy się nie tylko z tym pogodzić, ale spróbować wykorzystać to, tą różnorodność poprzez właśnie wykorzystanie tej obywatelskich aktywności różnorakich i nasze placówki czy nasze instytucje powinny być swego rodzaju katalizatorem, który ewentualnie wspiera, pomaga, inspiruje, to wtedy możemy osiągnąć rzeczywiście bardzo, bardzo wiele. Bo ja już nieraz podawałem taki przykład sprzed jakichś 10 lat, kiedy się okazało, że 80% Brytyjczyków odwiedzających wówczas Polskę dowiadywało się o Polsce od swoich polskich przyjaciół. I to jest niezwykła rola Polonii, polskiej diaspory, właśnie zapraszania do Polski, a przy okazji opowiadania o polskiej historii, czy często oprowadzania po polskich zabytkach, więc to jest ogromna, ogromna rola. Ale oczywiście Mistrzostwo Świata osiąga się wtedy, gdy naszą historię zaczynają opowiadać sami obcokrajowcy. Tak? Wtedy, gdy oni sami zaczynają się przejmować i zaczynają dostrzegać wspólne linki. Dlatego tutaj w pełni zgadzam się z moimi przedmówcami, że to jest niezwykły moment, tak, kiedy niejako polska historia wzbogaca ich postrzeganie własnej historii i wtedy rzeczywiście oni są w stanie też wyłuskać z tych doświadczeń swoją własną niezwykłą perspektywę. Także to jest coś niezwykłego. Więc ja tutaj chylę czoła, no, pozwólcie Państwo, zarówno przed naszymi licznymi organizacjami polonijnymi, ale jeszcze w większym stopniu chylę czoła przed coraz bardziej licznymi instytucjami, organizacjami brytyjskimi, które właściwie często nie mają ani jednego Polaka w swoim składzie, a zajmują się promocją na przykład historii polskich poszczególnych dywizjonów, czy bombowych, czy myśliwskich, albo zajmują się jakimiś innymi elementami wspólnej naszej historii. To jest coś niezwykłego zupełnie i to jest najbardziej skuteczne, tak? Bo oni rzeczywiście wtedy to się staje częścią ich tożsamości. To jeszcze dopytam, panie ministrze, na co pana zdaniem należy położyć jakby nacisk w promowaniu, znaczy w wyrobieniu tej dyplomacji historycznej polskiej, jakby co na przykład tutaj można zmienić, na co tutaj nastawić większy nacisk? Czy jest coś takiego, czy już jakby jest wszystko w ten sposób przemyślane, że jest... Nie, oczywiście po pierwsze nie jest, po drugie rzeczywiście każde pokolenie, jak już mówiłem, odkrywa pewne nowe spojrzenia czy nowe rzeczy, a ja wciąż uważam, że mamy sporo jeszcze do przebadania i do wypromowania. I to, co jest najważniejsze, to, że taki przekaz musi być dostosowany nie tylko do specyfiki danego kraju, ale też do poszczególnych odbiorców. No, każdy kraj jest niezwykle różnorodny, składa się z różnych części. Czymś innym będą się interesowali naukowcy, w którym dodanie właśnie polskich naukowców może być bardzo inspirujące. Czymś innym będą się zajmowali studenci historii, którzy wcześniej o Polsce nic nie słyszeli, a czymś innym będą się interesowali znawcy kultury czy sztuki. Więc
jak gdyby cała trudność polega na tym, żeby dotrzeć z odpowiednim przekazem do odpowiednich grup i nisz. A rzeczywiście mamy z czego korzystać. To jest niezwykłe bogactwo, więc dlatego pozbawienie się tego instrumentu w postaci dyplomacji historycznej no byłoby niewybaczalnym błędem, nawet jak popatrzymy na kwestie właśnie wspomnianej sztuki, kultury, ale też historii religii. Tak? Znaczy kolejny ważny element, kolejna ważna nisza, która może dotrzeć do istotnych części społeczeństwa, w którym działamy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ja bym chciała zapytać o to, właśnie jak rozmawiamy o tej polityce historycznej, według pana, na jakie zdarzenia, osoby, zagadnienia można było w Instytucie Pamięci Narodowej jakby tutaj szczególnie zwrócić uwagę? Tym bardziej, że Instytut Pamięci Narodowej jest o tyle wyjątkowy, że ma bardzo wielu naprawdę wybitnych badaczy, więc jakby tutaj ten potencjał też można, no jest wykorzystywany przede wszystkim, ten też badawczy, więc jakby na co można by było zwrócić uwagę i czy Instytut, czy pracownicy Instytutu, albo czy Instytut współpracuje też na przykład z historykami czy naukowcami zagranicznymi, żeby na przykład wspólnie tworzyć pewne treści, bo czasami to znane nazwisko, które się pojawia, na przykład na książce, jako nie wiem, współautorstwo, już sprawia, że za granicą ta książka jednak ma zupełnie inny oddźwięk, bo tam tu ludzie rozpoznają tego historyka na przykład i wiadomo, że wtedy szybciej sięgną po daną publikację. Czy coś takiego jest robione? Albo czy są takie plany? Tak jak wspomniałem troszkę już w poprzedniej swojej wypowiedzi, my powinniśmy i stawiamy przede wszystkim na tych ludzi, którzy nieśli wolność, więc mówię, Instytut Pamięci Narodowej to jest XX wiek, więc tutaj mamy sporo takich historii od Andersa i Maczka poczynając, ale też w mojej opinii powinniśmy umieć trafiać do różnych środowisk i tak jak pani ambasador wspomniała o Janie III Sobieskim, to jest oczywiście nie jest zakres działalności IPN-u, ale to jest jakby osoba, z którą można trafić na przykład do dużej części konserwatywnych środowisk i nie tylko w Europie z wiadomych względów. Jeśli chodzi o Wielki Ruch Solidarności, który był ruchem ogólnonarodowym, ale zrodził się w Stoczni Gdańskiej wśród robotników, więc w zasadzie jest ruchem, można powiedzieć, w pewnym sensie lewicowym, który mógł być bardzo popularny w wszelkich środowiskach, pokazać się lewicowych. Więc to jest taka też niewykorzystana historia. Wiadomo, że w tym świecie, w którym bardzo ważne są kwestie polsko-żydowskie, no to powinno się trafić z historiami bojowników żydowskich, którzy współpracowali z polskim podziemiem, czy tych dyplomatów, czy Polaków, którzy ratowali Żydów. Wiemy, że to jest bardzo trudne, bo często jest to odbierane jako rodzaj propagandy wręcz, więc trzeba poprzez też badania naukowe uprzednio pokazywać, że to jest wypływa z prawdy. I to jest tak, że to jest treść, ale oprócz treści ważna jest też forma, bo nawet z najlepszą treścią, jeśli nie będzie tej formy, która jest dla dzisiejszego odbiorcy szalenie istotna, no to daleko te zasięgi będą bardzo niewielkie, więc tu jest ta kwestia kultury masowej. To jest zadanie nie tylko dla Instytutu Pamięci Narodowej, ale dla całego naszego państwa, żeby jednak te na przykład produkcje filmowe na interesujące tematy powstawały, ale zarazem były na poziomie takim, który by interesował dystrybutorów w innych częściach świata. Mówię, my jako Instytut Pamięci Narodowej jesteśmy też trochę taką instytucją ekspercką i bardzo wiele rzeczy badamy. Jest też dużo takich spraw, które dyplomatom pomagamy, o których nie wiadomo, bo to są kwestie zacisza gabinetów, ale też te nasze książki
w których pokazujemy różne aspekty historii, jakby są do wykorzystania właśnie przez twórców, ludzi kultury, ale właśnie też przez dyplomatów. I tutaj jakby w tym kierunku cały czas działamy. Jest od ponad roku wydajemy Polish Jewish Studies. To jest po polsku i po angielsku jednocześnie. Wszystkie teksty są po polsku, wszystkie są po angielsku. Na temat trudnych tematy polsko-żydowskie, których otwarcie piszemy o pewnych kwestiach wygodnych i niewygodnych. Wygodnych, niewygodnych dla Polaków, wygodnych, niewygodnych dla Żydów, czy dla, no przede wszystkim dla sprawców, czyli dla Niemców. Natomiast no, tak to jest w tej naszej rzeczywistości. Mówię, że te kwestie popkultury są właśnie tak ważne. No, ja podam taki przykład, że informacja, która najbardziej rozeszła się na świecie, którą podał Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich 5 latach, dotyczyła kwestii no, zupełnie marginalnej i po prostu śmiesznej wręcz, czyli Jamesa Bonda. Czyli to, że był taki człowiek, taki agent prawdziwy James Bond, który przyjechał z Anglii i był kilka miesięcy tutaj, działał na terenie Polski w latach bodajże 60. I poprzez tę informację, która poszła do Indii, Tajwanu, Chin, wszędzie po prostu na cały świat, sporo ludzi się dowiedziało, też przy okazji, że w Polsce w ogóle był komunizm. Więc no, mówię, Nobla dać temu, kto znajdzie taką formę, żeby to wszystko, to co mamy, to bogactwo pokazać. Mówię, no, staramy się na różne sposoby. Będą, na przykład jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to będą spotkania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z korpusem dyplomatycznym, z tymi ambasadorami, którzy będą chcieli przyjść i dowiedzieć się, może to jest jakaś sposób też jakiś dotarcia. Będzie sporo publikacji, zdecydowanie więcej będzie publikacji tłumaczonych na język angielski. Chcemy wydawać we współpracy z wydawnictwami zagranicznymi, bo co innego jest wydawać po angielsku przez własne wydawnictwo tylko i wyłącznie i wtedy są problemy z dystrybucją, a co innego we współpracy, więc jest tych możliwości wiele. Mówię, medal dla tego, kto znajdzie sposób najbardziej przemawiający. Dziękuję bardzo. Pani ambasador, chciałam teraz zapytać, znowu z doświadczenia, będę wykorzystywać doświadczenie, co z polskiej historii jakby najbardziej trafiło do Hiszpanów? W jaki sposób należy opowiadać Polskę, historię Polski w takim kraju jak Hiszpania i co jest jakby największym wyzwaniem z pani doświadczenia? Przede wszystkim to, co tu zgadzam się w pełni z moimi dostojnymi przedmówcami, że najlepiej wykorzystywać to, co już jest na miejscu, faktycznie. Dlatego, że w Hiszpanii z jednej strony są dwaj profesorowie, którzy zajmują się historią Polski. Jeden reprezentuje opcję prawicową, drugi reprezentuje opcję lewicową i obaj piszą. Piszą, właśnie oni są tymi, którzy piszą o historii Polski. Można się tam przyczepić do rozmaitych szczegółów, można podważyć niektóre ich teorie, ale to są ich książki i w dodatku pisane w ich językach. Miałam też im w tej chwili, ta grupa w dalszym ciągu istnieje, grupę rekonstrukcyjną, która się nazywała z angielska Poland First to Fight, Hiszpanie rodowici. Zaczęło się od tego, że założyciel grupy kiedyś pozostawał w związku nieformalnym z niewiastą polskiego pochodzenia, związek się rozpadł, natomiast dziewczyna w tak zwanym międzyczasie zdążyła go zarazić miłością do historii Polski. I chłopak się tak zaraził, że stało się to jego obsesją i grupa, w której jest mnóstwo Hiszpanów, sama sobie pokupowała i poszyła mundury z okresu międzywojennego i z okresu II wojny światowej, wszystkich polskich formacji walczących na Zachodzie. Robią rekonstrukcję Powstania Warszawskiego, jeżdżą wszędzie, nawet robią rekonstrukcję bitwy pod Somosierrą, o której Hiszpanie nam zresztą, o którą Hiszpanie się do nas nie czepiają. No, ja zresztą wygłaszałam zawsze płomienie
słynne przemówienia o tym, jak krew przelana łączy, prawda? Mimo, że byliśmy najeźdźcami, wychodzimy z tego z twarzą. I oprócz tego z drugiej strony są dwie niewiasty, jedna śpiewaczka operowa, druga pielęgniarka, które zapałały tak nieprawdopodobną miłością do Marii Skłodowskiej-Curie, że postanowiły się nią wręcz profesjonalnie zająć. Napisały kilka biografii, pierwsza pod tytułem Polka w Paryżu i jeżdżą z wykładami, przygotowują wystawy. Teraz namówiła mnie, żeby zajęły się Ireną Sendlerową i już to zakiełkowało. One już chcą się nią zająć, chcą przyjechać do Polski na wizytę studyjną. Więc, czyli wykorzystanie tego, co jest, tego potencjału, który jest w kraju przyjmującym, to jest oczywiście coś, co powinniśmy robić. I oprócz tego, to co mówił pan prezes, tłumaczyć na rozmaite języki, nie tylko angielski istnieje. Ja tak dyskretnie chciałbym przypomnieć, panie prezesie, że zaraz po chińskim mandaryńskim, jeżeli chodzi o liczbę osób mówiących w danym języku, jest na świecie hiszpański. No 600 milionów ludzi to taki drobiazg jest, którego nie warto nie zauważać. Natomiast co było największym wyzwaniem? Tutaj się odwołam trochę do okresu mojego pierwszego pobytu w Madrycie. To było niedługo po zmianie ustroju i wtedy tłumaczenie lewicowej części społeczeństwa, która przeważa w Hiszpanii, jeżeli chodzi o liczbę, że po jakiego diabła myśmy właściwie porzucili ten najlepszy na świecie ustrój i jakim cudem nam się udało. Oczywiście w tej chwili nikt już nie ma tego typu wątpliwości, ale świadomość, że my robiliśmy drogę w odwrotnym kierunku niż oni, niż ich transformacja, bo przecież oni przechodzili od dyktatury bardzo prawicowej, bardzo zdecydowanie prawicowej, do demokracji, my szliśmy od dyktatury zdecydowanie bardzo mocno lewicowej. Więc jakieś wspólne elementy, które w tym czasie się działy, czyli wojna domowa, udział brygad międzynarodowych, co dla Hiszpanów jest rzeczą pozytywną. Dla tej większości, a szczególnie w tej chwili dla obecnych władz, socjaliści hiszpańscy bardzo tych wydarzeń pilnują i bardzo uroczyście wszelkiego rodzaju przejawy udziału międzynarodowego po stronie republikańskiej w wojnie domowej bardzo uroczyście podkreślają. Wojna domowa w dalszym ciągu jest tematem niezamkniętym dla Hiszpanów, więc to wszystko są tematy dość trudne i dość śliskie. Natomiast oczywiście nam zależy na tym, żeby pokazać przede wszystkim Polskę dzisiejszą. Tę Polskę, która jest dzisiaj. Chcemy ją pokazać jako kraj, który w Hiszpanii, jako kraj, który jest krajem przyjaznym. No, mamy jedno ogromne ułatwienie w relacjach z Hiszpanią. Nigdy nie mieliśmy wspólnej granicy. I to jest gwarancja wzajemnej sympatii aż po grób, bo ta granica wspólna nam nie grozi. Oczywiście warto przyjrzeć się przede wszystkim temu, z czym muszą się Hiszpanie w tej chwili zmagać. Dlatego, że hejt, jaki wylewa się na Hiszpanię w Ameryce Łacińskiej i głosy, że Hiszpania musi nieustannie przepraszać za podbój, za to, że wyginęli Indianie. No, oczywiście jest to sytuacja, w której Hiszpania traci punkty, te plusy, które miała w Ameryce Łacińskiej, ale jednocześnie musi do tematu podejść w sposób bardzo spokojny, bardzo konstruktywny. Tu warto się uczyć. Natomiast no, ja w przeciwieństwie do pana ministra jestem jednak optymistką, bo w końcu powstanie moim skromnym zdaniem grupa ludzi, którzy profesjonalnie zajmą się promocją. Naprawdę, mamy już specjalistów od tego, ludzi gruntownie wykształconych, bo przecież, no owszem, ja słyszałam na lewicy hiszpańskiej stwierdzenia, że nie można kraju promować tak jak mydła, bo to przecież się nie godzi. No godzi się. Wizerunek kraju jest takim samym produktem marketingowo, rzecz ujmując, jak cokolwiek innego, tylko trzeba to zrobić dobrze, treściwie
i tak, żeby był efekt. Więc ja mam jednak, panie ministrze, nadzieję, że zrodzi się taki program i to jeszcze za mojego życia, bo nie chciałbym albo z piekła, albo z nieba koniecznie tego analizować. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że już niedługo i ta debata będzie takim trochę zalążkiem do tego, żeby o tej w ogóle, tak jakby w społeczeństwie, o dyplomacji historycznej mówić więcej. Ja mam ostatnie pytanie do pana ambasadora, dlatego że czas nam ucieka, więc jakby potem pozwolę sobie jeszcze zadać pytania, ale już tak jakby szerzej. Chciałabym pana ambasadora zapytać jeszcze o to, co z polskiej historii najbardziej trafiło do Amerykanów? Już trochę pan profesor powiedział, ale jeszcze czy jest coś takiego, o czym warto wspomnieć? W jaki sposób najlepiej jest jakby promować ją dla społeczeństwa takiego jak społeczeństwo Stanów Zjednoczonych? I czy warto wykorzystywać takie postacie, które jakby są zakorzenione w tej historii Stanów Zjednoczonych, na przykład nie wiem, Zbigniew Brzeziński, czy jakoś to pomaga tutaj mówić o Polsce? Tak, oprócz Tadeusza Kościuszki są też inne postaci i inne wydarzenia, również takie wydarzenia historyczne. Ja muszę powiedzieć, że w ostatnich miesiącach na mnie największe wrażenie zrobiło spotkanie, które zorganizowaliśmy z członkami Komitetu Wsparcia Solidarności. Był taki komitet w Nowym Jorku i nie tylko. Przyjechali ludzie, którzy wówczas byli czasami bardzo młodzi, jak jeden z współliderów tego komitetu, Eric Chenoweth, który wtedy miał około 20 lat. Więc byli to ludzie czasami 50-paru, 60-letni. Wydaliśmy taką książkę w ambasadzie na 40-lecie Solidarności 40 Amerykanów szczególnie zasłużonych dla wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich. Chodziło nam z pewnymi wyjątkami, takimi jak właśnie Zbigniew Brzeziński, o Amerykanów, to znaczy nie o Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali jako dorośli ludzie i z oczywistych powodów często promowali Polskę, ale takich Amerykanów, którzy nic z Polską nie mieli wspólnego i którzy Polskę wsparli. I tutaj zresztą była mowa o tym, że ruch Solidarności może się kojarzyć też z ruchami robotniczymi, lewicowymi. Rzeczywiście w dużej mierze byli to działacze, można powiedzieć, bardziej lewicowi, młodzi ludzie w Nowym Jorku, w innych miastach. I w tej książce, którą poświęciliśmy różnym postaciom, senatorom, kongresmenom, różnym działaczom politycznym, kulturalnym, tę książkę otwierał właśnie Komitet Poparcia dla Solidarności, a zamykał Kongres Polonii Amerykańskiej, ponieważ zastanawialiśmy się, jak uwzględnić organizacje, których jest tak wielu. Więc wybraliśmy tylko dwie organizacje, mianowicie Komitet Wsparcia Solidarności i Kongres. I takim pierwszym elementem, pierwszym wydarzeniem promującym książkę było właśnie zaproszenie, takie małe przyjęcie, na które zaprosiliśmy tych ludzi, którzy wspomagali Solidarność w latach 80. I to było niezwykle wzruszające, ponieważ byli to przeważnie właśnie Amerykanie. To nie były w większości osoby polskiego pochodzenia i oni faktycznie, ludzie ideowi, często wtedy właśnie bardzo młodzi, wspomagali Solidarność. I właśnie ta tradycja Solidarności i to, że Polska się kojarzy z Solidarnością, to jest również niezwykle ważne. Natomiast oprócz Zbigniewa Brzezińskiego, który był Polakiem bardzo zasłużonym dla Stanów Zjednoczonych, zrobił karierę polityczną jako doradca, trzeba wymienić Jana Karskiego. I tutaj znów Jan Karski, który był nie tylko tym słynnym kurierem, prawda, ale był profesorem Uniwersytetu Georgetown, czyli wpisał się w to życie amerykańskie bardzo mocno, ma wielu studentów, którzy wciąż są w Waszyngtonie. Ostatnio w Waszyngtonie był taki cykl spektakli, monodramów, w których Jana Karskiego grał David Strathairn, wybitny aktor znany z wielu filmów, takich jak Good Night and Good Luck. I zrobiliśmy takie z nim wydarzenie, takie przyjęcie, na którym on prezentował fragmenty monodramu
na temat Karskiego i był panel. Panel złożony z historyków, również z Muzeum Holokaustu, Amerykanów, którzy mówili o Karskim i o tym, jak wielką postacią był Karski w Stanach Zjednoczonych dla Amerykanów. I oni traktują go, oczywiście pamiętając o jego wielkich zasługach wojennych, jako bardzo wybitną osobistość w życiu amerykańskim, w życiu Waszyngtonu. Także takich postaci jest więcej, ale no, chciałem wspomnieć o takiej postaci zbiorowej, jaką właśnie jest Solidarność, jak i właśnie o Janie Karskim, który był zupełnie wyjątkową postacią czczoną do dzisiaj. Ja jeszcze może wejdę w słowo, że panel dyskusyjny, więc tak się tutaj troszkę wyrwę, że w Instytucie Pamięci Narodowej właśnie pojawił się jeszcze pomysł, żeby zwrócić uwagę na jeszcze zupełnie inny aspekt w relacjach polsko-amerykańskich, który by przemawiał bardzo mocno do całego społeczeństwa. Nawet nie wiem, czy można poprosić o kilka słów teraz właśnie nawet z sali panią dyrektor Agnieszkę, która przygotowuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który będzie za kilka dni i takim celem jest pokazanie, no właśnie, pokazanie, kogo pokazanie? To ja pozwolę sobie powitać tutaj jeszcze na koniec. Pani zastępca dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Pamięci Narodowej, panią Agnieszkę Jędrzak. To ja tutaj oddaję głos i jakby pozwolę się właśnie zapytać, dopytać o te plany jakby Instytutu Pamięci Narodowej w przemówieniu jakby kierowane do obcokrajowców. Pani dyrektor, chyba tu musi trochę bliżej. Ja zabiorę głos troszeczkę też w imieniu pana prezesa, który bardzo żałował, że nie może wziąć udziału. Chodzi o pierwszą oficjalną wizytę pana prezesa Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. I ta wizyta tak naprawdę jest zbudowana w ten sposób, żeby łączyć tę politykę pamięci i żeby zaktywizować naszych odbiorców w Stanach Zjednoczonych i nie tylko Polaków, ale również Amerykanów. Motywem przewodnim tej wizyty jest 80. rocznica ataku na Pearl Harbor. I chcemy tę symboliczną datę wykorzystać, żeby pokazać drugi początek wojny, a jednocześnie, żeby pokazać też udział Polaków tych w armii amerykańskiej, ale w ogóle Polaków też w armii Andersa, w armii Maczka i ich udział, jeżeli chodzi o walkę z koalicją, o walkę w tej koalicji antyhitlerowskiej. I na naszym szlaku nie znajdą się wyłącznie instytucje polonijne, chociaż te również. W nich będą odbywały się warsztaty, wykłady naukowe, tam będziemy promować nasze wydawnictwa w różnych wersjach językowych. Ale również na naszym szlaku znajdzie się wspomniane już dzisiaj Muzeum Komunizmu. Znajdzie się także Muzeum II Wojny Światowej w Nowym Orleanie. A także, mówiąc o takich nowoczesnych środkach przekazu, znajdzie się także siedziba Google. Tutaj chciałabym połączyć może też tą swoją wypowiedź ze zmianami strukturalnymi w Instytucie Pamięci Narodowej, z powołaniem nowego biura, nowego pionu, biura nowych technologii. Między innymi z powołaniem tej jednostki wiąże się nasza wizyta w siedzibie Google. Chodzi o dostosowanie właśnie materiałów dotyczących historii, materiałów edukacyjnych do realiów dzisiejszego świata, do środków przekazu, do tego, z czego korzystają obecnie, z jakich narzędzi korzystają młode pokolenia. Będziemy pokazywać w różnych aspektach właśnie udział Polaków w walce z totalitaryzmami. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą wizytę w Stanach Zjednoczonych pierwszą, ona się też łączy płynnie z projektem Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności.
Ten projekt to jest, który wspomniał już pan prezes Mateusz Szpytma, to jest projekt rozpisany na lata 2021-2025 i jest to projekt bardzo kompleksowy, ponieważ zakłada również aktywizację naszych partnerów zagranicznych, czyli szukamy wspólnych wątków w historii, zarówno jeżeli chodzi o Uzbekistan, tak i o Gruzję, o Francję, o wspomniany Izrael. I poza wystawą, którą planujemy, i tutaj chcę podkreślić, bo padła kwestia tych różnych wersji językowych, że ten projekt nie będzie realizowany w jednym języku, a mianowicie angielskim, tylko w zależności od tego, w jakim kraju się znajdziemy, wystawa będzie miała wersję angielską i wersję językową naszego partnera. Poza wystawą, katalogiem, który będzie w tych różnych wersjach językowych, a interesują nas trzy kontynenty, które przemierzyła armia Andersa, więc to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie i bogate. Będą mu towarzyszyły materiały audiowizualne, nagrane filmy, nagrywane notacje ze świadkami historii, ale również Biuro Nowych Technologii będzie przygotowywało bardzo nowoczesne produkty, które zainteresują młode pokolenia. Jeżeli chodzi o materiały takie towarzyszące, będzie również wydany w tych różnych wersjach językowych katalog towarzyszący wystawie, który zostanie z nami na dłużej. Natomiast portal towarzyszący wystawie będzie miał też te wszystkie wersje językowe. Może to pozwoli na wypełnienie tych białych plam, czy niektórych zniekształceń, nieznajomości różnych kwestii, aspektów związanych z historią Polski. Bo to jest ciekawe, że Polacy nie tylko bronili w polskiej armii świata przed zarazą niemiecko-nazistowską czy sowiecką, ale także właśnie w armii amerykańskiej była masa osób polskiego pochodzenia i nawet w samym Pearl Harbor zginęli Polacy po ataku japońskim. Stąd ta mowa o drugim początku wojny i stąd przy okazji możliwość mówienia o Westerplatte. Ja trzymam w ręku katalog wystawy Milion zza oceanów. To jest wystawa, którą przygotowywał między innymi pan prezes Nawrocki, jeszcze będąc dyrektorem Muzeum II wojny światowej. Ta wystawa pokazuje wkład Polaków w armii właśnie amerykańskiej. I te projekty, o których wspomniałam, są zbudowane bardzo podobnie do tego projektu, natomiast przedsięwzięcie, które planujemy, no jest jeszcze bardziej wielowymiarowe. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce słowo jeszcze dodać tutaj do tej dyskusji. Ja miałem takie ciekawe doświadczenie, kiedy konsultowano ze mną, zespół w Białym Domu konsultował ze mną pewne treści wystąpienia, planowanego wystąpienia prezydenta Trumpa w roku 2019, 1 września, kiedy miał przyjechać prezydent Trump, w końcu przyjechał prezydent Pence. I chodziło o to, co mogłoby się znaleźć w takim wystąpieniu. I rozmawiałem z taką osobą, która brała udział w przygotowaniu tego wystąpienia i ona nie mogła zrozumieć, że początek II wojny światowej to nie było Pearl Harbor, tylko to był 1 września 1939 roku. I to było dla mnie bardzo interesujące doświadczenie, że osoba, znałem ją skądinąd, wykształcona, mówi tak, to był ten 1 września, to był ten napad na Polskę, ale II wojna światowa zaczęła się w 1941 roku. I to było dla mnie niezwykle ciekawe, bo świadczyło o tym, jak wiele jeszcze musimy zrobić, żeby uświadomić naszym przyjaciołom z różnych krajów, że takie wydarzenie, które ogólnoświatowe, no, że to się zaczęło jednak w 1939, a nie właśnie wtedy, więc tu chciałbym trochę odwrócić tę kolejność, że również mamy taki problem, że przy tej okazji możemy właśnie powiedzieć o 1939 roku,
ale wpisując się w uczczenie właśnie tej rocznicy, która dla nich jest taka ważna. I jeszcze w dodatku trzeba mówić o 17 września, dlatego że w znakomitej większości krajów Związek Radziecki ma opinię alianta, wyłącznie alianta. Nigdy nie był w czasie II wojny światowej agresorem. I nasze opowieści o tym, że Związek Radziecki raptem 2 tygodnie po rozpoczęciu agresji niemieckiej zaatakował Polskę na wschodzie, naprawdę budzą zdziwienie. Bo to nie pasuje do wyobrażeń o tym, jak wyglądała II wojna światowa. Mamy mnóstwo do wyprostowania. Tutaj, znaczy rzeczywiście ten element pesymistyczny jest istotny, bo my ciągle wiemy, jak wiele mamy zrobić, ale ja bym dodał tą szczyptę optymizmu. Znaczy bardzo dużo udało się zrobić w ostatnich latach i szczególnie jak ktoś wraca z Wielkiej Brytanii, to widzi, no moim zdaniem, że dokonał się tam przełom, ale oczywiście dzięki działaniu bardzo wielu organizacji polonijnych, bardzo wielu książek tłumaczonych na język angielski, ale przede wszystkim dzięki autorom brytyjskim, którzy rzeczywiście pojawiła się cała seria książek, która spowodowała, bym powiedział, no, głęboką przemianę w postrzeganiu i II wojny światowej. Tu mam na myśli Rogera Moorhouse'a, czy właśnie Claire Malice i książką o Krystynie Skarbek. Teraz ona pracuje nad książką o Elżbiecie Zawadzkiej i przede wszystkim Enigma, no ale to musiał bratanek Alana Turinga napisać znakomitą książkę i promować właśnie tą prawdziwą wiedzę Sir Dermont Turing. I Jack Fairweather, który wprowadził Pileckiego jako nazwisko i to był rzeczywiście bestseller. No i oczywiście, no, pozwólcie Państwo, że wspomnę o Robercie Froście i Karen Friedrich, założycielach Centrum Studiów Polsko-Litewskich w Aberdeen. I ta wizja Unii Polsko-Litewskiej, Rzeczpospolitej, no to jest niesamowite zupełnie, tak? Znaczy, także na naszych oczach się rzeczywiście dzieją niesamowite rzeczy i trzymamy kciuki za Stany Zjednoczone i za inne kraje, bo to rzeczywiście są zmiany kolosalne. No, to jest też tak, że akurat pani tutaj organizatorka dobrała takich dyplomatów, do których nie można mieć żadnego zarzutu, jeśli chodzi o działalność na polu dyplomacji historycznej, a nawet należy je bardzo pochwalić, ale to jest też oczywiście, nie chcę tutaj, żeby rzucać kamyczek od siebie, odrzucać do innego ogródka, ale to jest też tak, że gdyby taka aktywność jak państwa była wśród wszystkich dyplomatów i to nie tylko w ostatnich 4-5 latach, to naprawdę bylibyśmy w innym dzisiaj miejscu. To jest tak, że ile trzeba było czekać, żeby w Bernie pojawił się ambasador, który wyciągnie sprawę Aleksandra Ładosia? Ile trzeba było czekać na ambasadora w Ankarze, żeby pokazać kolejnego ambasadora, więc to troszkę takiej ofensywy może zdecydowanie brakowało od kilku lat, to jest inaczej. No my też się, jak wspomniałem, staramy się robić swoje i trzeba mieć nadzieję, że ta usilna praca i ta synergia wielu instytucji no będzie przynosiła, na pewno już przynosi, bo widzimy, że przynosi efekty, ale że będzie to jednak miało jeszcze większe znaczenie w przyszłości. Ja pozwolę sobie podziękować tym jakby podsumowaniem tego, co jeszcze można zrobić, jak dużo się dzieje. Cieszę się, że tutaj udało się tą synergię jakby zastosować i wszystkich Państwa tutaj zebrać. Ja przede wszystkim chciałabym Państwu podziękować za to, że przyjęli Państwo zaproszenie, za tą bardzo ciekawą rozmowę. I przede wszystkim za podzielenie się swoimi doświadczeniami, bo myślę, że jednak ta dyplomacja historyczna dla wielu osób jakby w dalszym ciągu jest takim zagadnieniem trochę egzotycznym i trochę niezrozumiałym. Nie do końca sobie zdają sprawę, jak ona jest ważna. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas dzisiaj oglądają. I jakby tutaj taki apel może na koniec, żeby jakby każdy się zastanowił też trochę nad tym, jaki swój mały kamyczek mógłby dorzucić do tej promocji Polski za granicą, czasem to przetłumaczenie czegoś, czasem po prostu podanie dalej, podzielenie się, bycie dumnym z tego, czym możemy się chwalić i jak dużo mamy tych różnego rodzaju rzeczy, o których możemy mówić. Więc ja dziękuję wszystkim Państwu i mam nadzieję, że takich spotkań będzie jeszcze wiele i będzie dużo okazji, żeby się dzielić już tymi postępami i tymi, z tym, z czego najbardziej możemy być dumni. Więc dziękuję bardzo.